Ahoj moi drodzy, lato poszło w odstawkę, zawitała jesień, jest to więc wspaniała okazja, żeby omówić film, który trwa 2,5 godziny. A przynajmniej może się tak wydawać, bo słów kilka dziś o produkcji, nie dość, że długiej, to jeszcze tego polskiej. Nie dość, że polskiej, to jeszcze takiej, która opowiada o wielu, wielu tematach, a przynajmniej przechodzi przez wiele historycznych okresów. Czego my tu nie mamy? Mamy I wojnę światową, II wojnę światową, mamy Polaków, Kaszubów, Niemców, Polaków, o ile coś takiego istnieje. Mamy majestatyczne dworki i do tego zakazaną miłość. Nawet chyba bardziej zakazaną niż zakazaną po prostu, ale do tego dojdziemy. Czyli wszystko, co uwielbiają turyści rodem z Ciechocinka, a skoro zdążyłem już obrazić emerytów i rencistów, którzy na szczęście tego nie oglądają, nie tylko oni, możemy przejść do rzeczy i powiedzieć słów kilka o filmie Filipa Bayona zwanym Kamerdyner. Tak, mieliśmy już amerykańskiego Kamerdynera, ale spokojnie, tutaj nie będzie plagi prezydentów, jedynie tytuł jest tożsamy, nie mam do czynienia z remake'iem, chociaż to byłoby zabawne, gdyby Polacy remake'owali amerykański film. Jak to jest z tym magicznym, historycznym widowiskiem, które zapewne w większości przypadków wyszłoby na jakąś nudną, przesadzoną, przedłużoną pulpę, na którą nie można patrzeć i schnięcie ściany wydaje się od tego ciekawsze? Co by nie mówić, Bayon ma wyczucie takich klimatów, całkiem nieźle portretuje to jakieś połączenie i arystokratycznych linii, i tych bardziej chłopskich. Same historyczne rysy zaczynają się równie interesująco. Mamy tu jakieś konflikty między Polakami, Niemcami, Kaszubami. Jest tu jakieś narodowo-tożsamościowe sprzężenie, które ogląda się z przyjemnością. Dowiadujemy się coraz więcej o historii rodziny, ale także o pewnych mrocznych zakamarkach niektórych osób, które przebywają na dworku i prezentuje się to co najmniej interesująco. Wydaje się, że fabuła idzie w ciekawym kierunku, przynajmniej do momentu, kiedy na pierwszy plan wychodzi wątek miłosny, o którym tak hucznie opowiadano, który miał być jakby podporą tej całej produkcji. Wydaje się być jej najsłabszym punktem, bo jak już mówiłem, pewne spiętrzenie tożsamościowe działa tu nieźle, pewne różnice klas i tarcia na tym poziomie, trochę przesadzone telenowelowo wątki też całkiem źle tu działają, ale kiedy pojawia się ta wielka miłość, kiedy pojawia się to wielkie uczucie, dochodzimy do wniosku, że jest ono wyłącznie napisane, bo choć bohaterowie zdają się być w pewien sposób sympatyczni, to nie do końca potrafią odegrać to uczucie, nie do końca potrafią sprawić, że no nie wiem, och, ależ oni się kochają, ależ oni na siebie patrzą, jak oni siebie czują w każdym ruchu. No kurwa nie, nie ma niczego takiego. Tak naprawdę patrzą, bo każe im reżyser, patrzą, bo tak mają w skrypcie, całują się i kochają, ale nic z tego nie wynika, nie ma w tym emocji, nie ma namiętności, nic się nie dzieje, come on. Wielka szkoda, bo wydaje się, że właśnie w takiej historii ten wątek mógłby ładnie wybrzmieć. I ja nic nie mam chociażby do Fabiańskiego, którego uważam za aktora z potencjałem, nawet jeżeli grał w Eki i smęci coś pod nosem. Tak tutaj, choć wygląda na wymuskanego chłopaczka, tak nie ma w sobie zupełnie charyzmy, nie potrafi ani odegrać takiej lekkości i młodzieńczości, ani takiego większego zdecydowania, które rodzi się w nim z czasem, gdy dorasta, kiedy dochodzą mu kolejne lata i dowiaduje się o kolejnych przywinach osób, które są w jego najbliższym otoczeniu. Partnerka ekranowa radzi sobie przyzwoicie, wydaje się, że lepiej, ale nie ma chemii między tymi postaciami. Jakoś nie potrafią sprawić, że ja w to uczucie wierzę, że w jakiś sposób ono do mnie przemawia. Tak naprawdę widzę dwie obce sobie osoby, które udają, że tak bardzo się kochają. No i cóż, wrzuciłem tak sobie emerytom i rencistom na początku, a muszę przyznać, że wbrew pozorom Kamerdyner nawet mi się podobał. Co prawda film trwa 2,5 godziny, a to całkiem spory balast. Co prawda wątek miłosny nie działa zbyt dobrze, ale pozostałe rzeczy są spoko. Sama obsada, Adam Woronowicz, Borys Szyc czy Janusz Gajos robią świetną robotę. Ten cały nowobogacki świat, jak zeszłej epoki, jest w nim jakaś naftalina, ale bardziej działa sentymentalnie niż w jakiś sposób odrzuca. Ta wielkość, ta majestatyczność i bogactwo, arystokratyczne tchnienie unoszące się w tej całej produkcji naprawdę fajnie działa. Zdaje mi się, że gdyby ta produkcja była serialem jakimś, nie wiem,
8-10-odcinkowym, te wszystkie linie fabularne, które czasem się tutaj zrywają, czasem nie mają satysfakcjonującego końca, bo nie ma na nie pomysłu, miałby szansę wybrzmieć. Co prawda i tak Bajon całkiem nieźle spaja to w 2,5-godzinną historię, sagę, która mogła być cholernie nudna, a nie do końca jest, ma słabsze momenty, jasne, ale w większości to jest historyczny, na który mogę patrzeć, bo i fajnie wygląda, jest nieźle nakręcony i wydaje się, że miał tam naprawdę zbędne treści, które idzie wyrzucić. Bardziej wydaje się, że można coś tam dodać, że wypadałoby jednak stworzyć właśnie może jakiś serial, który dopowie pewne wątki. Może właśnie od serialu należało zacząć. W każdym razie wygląda to ładnie w obrazku, ma naprawdę przepiękną scenografię, jest to świetnie nakręcone, nieźle zagrane, przyzwoicie napisane. I choć ten nieszczęsny wątek miłosny sprawia, że nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest naprawdę dobry film, to mogę przyznać, że jest niezły. Mogę przyznać, że da się na niego patrzeć. I jeżeli lubicie takie arystokratyczne klimaty, jeżeli chcecie porcję historii jakby łatwiejszą do przetrawienia, to kurczę, Kamerdyner nie jest najgorszym pomysłem. Nie wierzyłem, że to powiem. 2,5 godziny filmu. A nie miałem wrażenia, że muszę patrzeć na zegarek, że no nie wiem, mija 30 minut, a ja mam wrażenie, że to godzina. Tutaj każda minuta wbrew pozorom ma całkiem niezłe znaczenie. To wszystko jest rozegrane na kilku poziomach w naprawdę przyzwoity sposób. I choć jestem w szoku to mówiąc, ale trzeba przyznać się do błędu. Skazywałem Kamerdynera na rychłą śmierć, a okazało się, że cóż, było to stanowczo przesadzone i w mojej 6-stopniowej szkolnej skali jest to 4 z minusem, co prawda, ale wciąż to dla mnie spore zaskoczenie. Nie wynudziłem się, popatrzyłem na dobrych aktorów akcji, parę razy nie mogłem oderwać oczu od majestatycznych widoków i nawet jeśli ten najważniejszy, jeśli ten główny wątek miłości nie wypadł najlepiej, to cóż, reszta całkiem nieźle mi to wynagrodziła. I jeśli nie przeraża Was metraż, jeśli te klimaty nie zdają się Wam jakieś nie wiadomo jak nudne bądź przytłaczające, to możecie dać szansę, możecie poświęcić ten czas i wydaje mi się, że nie będzie on w żadnym razie stracony. Jest tu i rozrywka, i historia, i choć nie jest to połączenie idealne, jest jak najbardziej zdatne do tego, żeby wybrać się do kina i poświęcić te niecałe 3 godziny i sprawdzić, jak wygląda monumentalne kino w polskim wydaniu, którego nie trzeba się w żadnym razie wstydzić. No i co, tyle na dziś, na teraz. Dzięki za uwagę i do następnego.